15. seria spotkań Superligi PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmować będzie Łomże Nowe Kielce. Natomiast zaprasza Państwa Marcin Uras, Dojszebajew, Wujowicz, Fulesz. Świetny rzut, to nie był łatwy rzut, Fulesz. Wujowicz, troszkę miejsca i znowu Łomża Nowe Kielce wykorzystuje błędy rywali. Teraz pierwsze trafienie po stronie gospodarza, Arkadiusz Bos. Kolejna akcja, Gierak. Rzut w środek bramki. No i dobra interwencja Korneckiego. Dobra do grania na koło, Karalek tym razem skutecznie. I jeszcze żółta kartka dla Gieraka, rośnie prowadzenie. Znowu nieudana akcja i znowu szansa na kontrę. Krzysztof Lijewski, ależ fantastyczny technicznie rzut. Olejniczak. Do Wujowicza. Ten między dwóch zawodników jest bramka. Biernacki potrafi mocno rzucić i teraz to zaprezentował. Choć bliski skutecznej obrony był Mateusz Kornecki. Biernacki. Zaręba. Zaręba, już wydawało się, że mógł oddawać rzut, ale jeszcze podzielił się piłką i trafienie Rybskiego. Rybski, Biernacki, jeszcze bez trafienia, gospodarze w drugiej połowie. Biernacki teraz się przebił, świetnie odegrał do Bosego. Rybski do Biernackiego, Biernacki jest jego trzecie trafienie. Zujszebajew, troszkę na siłę, Kulesz. Niesamowity zasięg mam ten zawodnik. Biernacki. Grupa. Dogranie do Bosego. Ten przepchnął rywali i zdobywa swoją trzecią bramkę. Grupa. Grupa. Zaskoczył teraz Wałacha. Grupa. Złe dogranie. I szansa na kontrę. Dobrze to zrobili Kulesz z Morytem. Michał Olejniczak. Pojawia się ponownie na środku rozegrania. Jest też Sićko na lewym rozegraniu. Dobre dogranie do Karaleka. Fedeńczak sam. No i zaskakujący rzut. Fedeńczak. Świetne dogranie na koło. Warto to zobaczyć jeszcze raz. I znakomita wkrętka Wąsowskiego. Olejniczak. Sićko. Chciał się pokazać po tym powrocie. Jego trzecie trafienie. I kolejne trafienie Sićki. Fedeńczak jeszcze raz. Fedeńczak! I bramki z rzędu tego zawodnika. Wujowicz. Jeszcze jedna strata. Krupa. Fedeńczak. Zmylony tam. I Fedeńczak trafia. A zakręcił się tam Olejnicza, oby się tam nic nie stało, nie podkręcił kostki. Ostatnia akcja prawdopodobnie tego meczu. 10 bramek przewagi i jeszcze Sićko. I to oznacza koniec meczu, 40-29. Mistrzowie Polski wygrywają zgodnie z planem, tak to można nazwać. Na dzisiaj to wszystko, zapraszam jutro na kolejne mecze, a dzisiaj za uwagę dziękuję już Marcin Uras. Do zobaczenia, do usłyszenia.